Siemano, z tej strony Dim2 i dziś zapraszam Was na mały, mały, mały filmik dotyczący Expa. Jak to aktualnie wygląda? Przynajmniej na PL-u, bo powiem Wam, że jeśli zwróciliście uwagę, to w IES-ie dodali takie rzeczy jak pudełko i skrzynka lekana i naprawdę warto też sprawdzić, jak to wygląda, tak? I ja niestety jestem trochę zawiedziony, bo w takim pięknym pudle lekana. Oj, ale to wzięli, rozwalili nam tutaj. O, to się nazywa skrzyna lekanów duża i mała. Już wam tłumaczę, co to jest. To jest typowy IS. Jeśli widzicie, obstawiam nawet też, że to jest ten likan 100, chyba nie, przepraszam, 96. No to powiem tam, jest coś takiego jak 5 mikstura mądrości, 3 godziny, 10 zwojów egzo i jedna encyklopedia księżyca mała. Taka encyklopedia podobno zawiera kilkanaście kół, więc sami widzicie, że wydając 1KSM, w której mamy 10 mikstur mądrości 3H, 20 zwojów EXO, 10 razy pustelnika, 5 pierścieni teleportacji i jedną encyklopedię księżyca dużą. To jest naprawdę mega, mega masakra. I powiem wam, że według mnie w IES-ie fajnie, że tak coś takiego jest, bo oni zarobią na lekanie i może wprowadzą kolejne postacie i będziecie się tutaj grawicie rozwijała, roztegowała i to będzie dosyć fajne. Ale ja wam powiem tak, bez IES, jeśli bym expił przez cały weekend, bo ja tak w sobotę, w niedzielę, w piątek już zrezygnowałem z expa, jak wbiłem 65, to naprawdę już potem nie expiłem, w weekend też nie, po prostu sobie dropiłem trochę na nowych mapkach, chciałem zobaczyć, jak to wszystko będzie wyglądało. I powiem wam, że jestem trochę zawiedziony, bo wydropiłem 2 stalki plus 7. Mam kilka chwil ulepszania, ale dzisiaj nie będzie tego, bo po prostu dzisiaj chciałem wam pogadać na temat IS-owego tutaj zabawy. To powiem tak, sobie teraz policzę. 100% macie 3H, czyli 30 godzin kupując za 1KSM. 30 godzin, czyli potrzebujemy jakieś plus 36 SM-ów. Na dwa pedeki na 2 godziny. Na 2 dni. I przez 30 godzin, jeśli ktoś nie będzie wam w ogóle przeszkadzał i będziecie przez 30 godzin maniaczyć, wbijecie 105 na linkanie. Bez problemu, bez żadnego problemu. Ale czy warto? Ja powiem tak, 65 wbiłem w 400 chyba 20 minut. Teraz zauważyłem, że na surce muszę wbić 15%, żeby wbić 67. Więc to też nie jest jakoś tak strasznie, prawda? Tak, wbiłem dzisiaj 66. I zajęło mi to niecałą godzinę. I powiem wam, że dosyć fajnie się expiło, naprawdę. Nie było jakiegoś większego problemu, żeby przesiedzieć. Nikt nie ksuł, nikt nie wbijał na spota, ale tak to jest wszystko ok, naprawdę, więc myślę, że exp bez IS-u jest dosyć fajniejszy niż z IS-em, bo no sorry, ale 50% szybciej niby expimi z IS-em, tak? Ale nie możecie sobie, nie wiem, pouczyć się matematyki, poczytać jakieś książki. Ja powiem wam, że bardzo często po prostu wybijam spot, logam postać i czekam, aż mi się zrespi spot, czyli czekam z 2-3 minuty. Tak jak na przykład teraz mam nagrywanie filmu 5,5 minuty, więc to jest naprawdę całkiem sporo czasu i ten spot mi się bardzo ładnie zrespi, jak będę go wybijał, chyba że mi nikt nie wbił, zaraz muszę zobaczyć, tak wiecie, w międzyczasie. Bo dzisiaj chciałem jeszcze sobie dobić na przykład 60, chyba 7, może wieczorem. No i teraz muszę wbić jeszcze około 14,5% na to, żeby w ogóle, wiecie, zacząć się bawić. No i ktoś się wbił. Ale nie, to ja mu pisałem, że będę kończył 16.30. Czarny John. Trochę dzisiaj się przedłużę, bo niestety musiałem jeszcze zrenderować filmik. Ale powiem wam, że naprawdę bardzo fajnie się przyjemnie dzisiaj expi. Może dlatego, że jest poniedziałek, ale powiem tak. IS kontra no IS. No IS, jeśli bym expił non-stop od czwartku do dzisiaj, wbiłbym około 86 poziomu. Na samych pedekach 50% i na tygrysie bengalskim, czyli 30%. Czyli bym miał 80% bez używania jakichś tam, wiecie, dopalaczy, sroczy typu zbugowane PT, zbugowane EXP, czy jakieś tam inne rzeczy, co by dało mi łącznie jakieś, poczekajcie, PT to chyba jest 60%, nie pamiętam, nie chcę wam posłuchać, obstawiam, że jest około 50% PT, całe full,
Czyli 50% i 80% buga. Jakiego buga? Nie powiem wam jakiego buga, bo to by było nie fair i jeśli ktoś go odkrył, powinien dostać po prostu bana. Takie jest moje trochę zdanie. Czyli miałbym 160 i 50, 210% expa więcej niż normalni gracze. Ale czy to jest fair? Teraz dodajcie sobie jeszcze miksturkę 100% plus zamiast naszego tutaj wilka 20% jako petaka i macie magiczne liczby. To by było na tyle. Do zobaczenia. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa.